Nowa ścieżka pieszo-rowerowa pojawi się w gminie Dobrodzień. Ścieżka będzie przebiegała wzdłuż drogi powiatowej łączącej Warłów z Szemrowicami. Ścieżka od strony Warłowa będzie prowadziła od końca chodnika miejscowości Warłów, który się kończy, jak była wcześniej robiona kanalizacja, do szkoły w Szemrowicach. To jest poza pasem drogowym i jest ta ścieżka bardzo przydatna. Głównie przemieszczają się dzieci, osoby starsze na rowerach do kościoła, bo też w Szemrowice mamy parafię swoją. Wieczorami też na kijkach sobie ćwiczą. Myślę, że dzieci też na rolkach będą jeździły. Odciąży rodziców, którzy często dowodzą dzieci do szkoły ze względu na to, żeby się nie poruszały rowerami po drodze. Nie? Jeżeli będzie ścieżka, jednak te dzieci mogą same jechać bez problemu. Dzisiaj jadąc jechały mi 3 pod rząd tiry z wanny z kamieniem, także jest to zagrożenie. Taki tir przejedzie, no dmuchnie w rower, no to te dziecko jednak może nie wytrzymać tego. Spanikuje i wpadnie pod te koła. Nie? Dokumentacja projektowa ścieżki powstała dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Warłów i Szemrowice. Z kolei zadanie będzie realizowane w ramach programu Realizacja Strategii Niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego. Koszty inwestycyjne ponosi tutaj starostwo powiatowe wraz z udziałem środków z Unii Europejskiej. Natomiast myśmy z budżetu w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz naszych budżetowych wykonali dokumentację projektową. Ta dokumentacja kosztowała 15 tysięcy złotych. Ponad 2 km ścieżki rowerowej i dość trudne położenie, bo teraz w momencie realizacji dopiero się okazało, że będziemy musieli zmienić technologię jej wykonania, bo warunki atmosferyczne, jakie w tym roku panowały, częste opady powodowały, że ten grunt w górnej warstwie był cały czas nawodniony. Stąd wystąpiliśmy z propozycją przeprojektowania na inne warstwy podbudowy, takiego utwardzenia, utrwalenia zamiast ograniczenia krawężnikami, to taki betonowy podkład pod tą ścieżkę po to, żeby zabezpieczyć ją przed ewentualnym uszkodzeniem przez maszyny rolnicze. Całość zadania 490 tysięcy. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ułatwi im dojazd do pracy, szkół czy domów oraz poprawi bezpieczeństwo na drodze powiatowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy będą mogli cieszyć się nową ścieżką pieszo-rowerową już na początku grudnia.